1 stycznia każdego kolejnego roku jest dla nas wielkim świętem, dlatego że 1 stycznia możemy udostępnić te utwory, do których do tej pory udostępniamy, tak nie było wolno. 1 stycznia 2009 roku będziemy mogli uroczyście udostępnić utwory Brunona Jasińskiego, siostry Faustyny Bawarskiej, Krawskiego i dziesiątków, setek tysięcy, nie wiem, nawet trudno powiedzieć, innych twórców. Od jakiegoś... 32 tysiące, oczywiście, tak? Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest dobrze statystycznie przygotowane. Do tego 1 stycznia się od dłuższego czasu przygotowujemy. W Bibliotece Wolnej Lektury udostępnimy teksty Brunona Jasińskiego, które są na listach lektur szkolnych. Biblioteki cyfrowe, zrzeszone w Federacji Bibliotek Cyfrowych, w tym także Biblioteka Polona, największa biblioteka cyfrowa w Polsce. Wie są w tym momencie, dobrze mówię, nie jest największa, a to jest najpopularniejsza. Prowadzą wysiłki digitalizacyjne, które mają służyć do tego, żeby 1 stycznia można było już tylko przestawić wajkę, tak? Już tylko powiedzieć, dobra, mamy to przygotowane, udostępniamy, to jest dostępne. Lista tych autorów, którzy nie pełna, ale tych najważniejszych autorów, którzy przychodzą do domu, później jest dostępna na stronach koalicji. Także można sprawdzić, kto przyjdzie w roku 2009. My już myślimy o roku 2010, kiedy to dla nas w wolnych lekturach dwie ważne postaci, Czechowicz, poeta i Witkacy. Będziemy mogli udostępnić, to jest dla nas mnóstwo roboty, ale i mnóstwo przyjemności. Mamy nadzieję, że obchodzenie w ten taki sposób, że chcieliśmy stworzyć tradycję. W zeszłym roku odbyło się bardzo, bardzo takie skromne spotkanie po dłuższym, czyli dopiero 17 stycznia. Chcieliśmy wprowadzić taki zwyczaj, żeby co roku te instytucje, którym zależy na domenie publicznej, ci wszyscy, którzy są beneficjentami domeny publicznej, żeby wspólnie świętowali, cieszyli się, radowali się z nami z tego, że te zasoby się powiększają. I oczywiście jest tak, jak mówił dyrektor Makowski, że te 70 lat trochę nas boli, dlatego że jeszcze na początku lat 90. to było 25 lat od śmierci autora, zostało przedłużone do 50, w 2001 roku z 50 zostało przedłużone do 70. Innymi słowy, my teraz świętujemy przechodzenie do domeny publicznej autorów, którzy już dawno w tej domenie publicznej byli, tylko zmiana prawa spowodowała, że przez ostatnich 10 lat nie mogliśmy się z ich twórczości cieszyć, tak jak moglibyśmy